Szeregi zatem kadry kierowniczej Urzędu Wojewódzkiego wchodzi osoba niezwykle doświadczona, sprawdzona w tym, co dla administracji rządowej najważniejsze, czyli w administracji, w tym, co kierowaniu administracją rządową. Bardzo dziękuję panu wojewodzie, że mogę wziąć udział w tej małej uroczystości. Dla mnie ona ma bardzo duże znaczenie, dlatego że z panem już od dzisiaj wojewodą Aleksandrem Sochą współpracuję od wielu lat. Pan wojewoda ma ogromne zasługi nie tylko dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To jest kluczowa instytucja z punktu widzenia rozwoju całego regionu. Jest zatem osobą, której wkład w rozwój województwa warmińsko-mazurskiego trudno przecenić. Chcę powiedzieć, że przez lata jako minister obserwowałem, z jakim oddaniem, determinacją, ale przede wszystkim konsekwencją i profesjonalizmem pan wówczas kanclerz Aleksander Socha zapewniał imponujący rozwój, zwłaszcza rozwój infrastrukturalny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do zadań pana wojewody będzie należała także służba zdrowia. I tutaj może być pewien wsparcia ze strony moim zdaniem najlepszego eksperta w tych sprawach w Polsce, pana ministra Wojciecha Maksymowicza. Ja oczywiście też od lat współpracowałem z panem poprzednio kanclerzem Aleksandrem Sochą, więc doceniam jego umiejętności i wiedzę w zakresie administrowania. Od lat pan wojewoda Socha jest też członkiem Rady Wspólnoty Polskiej, czyli naszego głównego stowarzyszenia ogólnokrajowego, które wychodzi poza granice kraju. Bardzo się cieszę, że pan wojewoda dołączył do zespołu, do kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego. To także pokazuje siłę Zjednoczonej Prawicy, bo kiedy jesteśmy razem, możemy wygrywać. I teraz czas najwyższy, żeby Warmia, Mazury odzyskały należne im miejsce. I myślę, że osoba pana wicewojewody jest tą osobą, która wzmocni pozycję naszego województwa, bo ono na to zasługuje. Żeby zrobić coś dobrego i robić dobre rzeczy dla województwa warmińsko-mazurskiego, to musi być ta komunikacja między ludźmi i musi być wiara, że osoba, która stoi obok ciebie, jest osobą wiarygodną i gwarantuje, że ci pomoże, bo same działania pojedyncze nie mają szans. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie, za te słowa uznania. Ja tylko mogę zagwarantować mediom, żeby była informacja ode mnie, że będę robił, będę służył, bo traktuję to jako służbę i będę to robił pod hasłem pro publico bono.